Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o ludzkich zwierzętach i nieludzkich zwierzętach i nieludzkich ludziach. Zapraszam. Ten materiał będzie komentarzem do filmu pani Magdaleny Ziętek-Wielomskiej Kim jest człowiek? Najważniejsze pytanie XXI wieku. Materiał oczywiście podlinkuję. Zachęcam do zapoznania się z nim w całości. Ja tutaj go streszczę. A więc ten film traktuje o współczesnych prądach myślowych, które próbują zmienić ludzkie postrzeganie samego siebie. Które próbują zmienić najważniejszą rzecz, można powiedzieć, w naszej głowie, czyli zrozumienie tego, kim jesteśmy. Termin, pojęcie, które pojawia się nieustannie w tym materiale, to zwierzę ludzkie. To pojęcie ma zilustrować to, czego pragną wielcy modni myśliciele i wielcy panowie tego świata pokroju Klausa Schwaba. Autorem, który jest bardzo często cytowany w tym filmie, jest Yuval Noah Harari. Przepraszam, jeśli źle wymawiam. Jest to obywatel Izraela, który jest weganinem i homoseksualistą. Jako taki praktykuje również wschodnie medytacje i jest wielkim mentorem, mistrzem wielu współczesnych intelektualistów. No i cóż ten człowiek mówi? Myślę, że można już się powoli domyślić, że ten człowiek jednoczy w sobie niejako wszystkie pożądane współcześnie cechy, co już stawia go bez wątpienia w roli szczególnego autorytetu. To oczywiście mówię z pewnym przymrużeniem oka, natomiast no, fakt faktem, bez wątpienia trochę tak to działa. Otóż on przede wszystkim w swojej książce Homo Deus, czyli Krótka historia jutra, opowiada o tym, no dokąd ta ludzkość powinna zmierzać. No i pani Magdalena Ziętek-Wielomska konfrontuje się z tą książką. Mówi ona o tym, że ci współcześni myśliciele z panem Harari na czele próbują humanistyczne słowa napełnić nową treścią. Podaje ona tam też konkretne sytuacje, w których padły właśnie takie deklaracje, że tego właśnie chcą. Humanistyczne słowa napełnić nową treścią. Do konkretnych przykładów przejdę na koniec tego materiału. Tutaj od razu przejdziemy do tego, jaki ma być tego cel. Cel tego zmienienia, napełnienia tych słów nową treścią. Celem jest, aby człowiek nie postrzegał samego siebie jako coś większego od zwierząt lub większego od maszyn, czy też sztucznej inteligencji. To jest kluczowe i to też u Harariego, tak się kończy jego książka Homo Deus. Ten człowiek powinien jakby to tak, takim natchnieniu, w takim prorockim uniesieniu, prorockie uniesienie nowej religii wegańsko, no może bez szczegółów jakiej religii, to ten prorok tej nowej religii w tym swoim uniesieniu kończy książkę pytaniem retorycznym, ale czy człowiek teraz, ten nowy człowiek, ten Homo Deus właśnie, ten człowiek, który już dostrzegł, że nie jest najważniejszy we wszechświecie, ten człowiek, który nie jest już szczytem tej ewolucji, która kończyłaby się w nim i szczytowała, tylko ten człowiek, który już ustąpił miejsce właśnie sztucznej inteligencji i zwierzętom, ten człowiek, który jest tylko jednym z wielu takich samych tak naprawdę istot, czy ten człowiek odnajdzie się w tym nowym świecie? Ten motyw pojawia się oczywiście nie tylko na zakończenie tej książki, ale w ogóle w całej książce przewija się jako jeden z głównych motywów i pani Ziętek-Wielomska, powołując się też na inne autorytety, lekko w cudzysłowie, wskazuje na to, że jest to kluczowe w wszystkich współczesnych prądach myślowych, nie tylko prądach myślowych, ale też w działaniach, które możemy streścić słowami wielki reset. Zostawiamy na razie, powiedzmy, te bardziej polityczne działania. O nich też już trochę mówiłem, gdy mówiłem o wielkim resecie. A tutaj przejdziemy do,
powiedzmy, podstawy ideologicznej, która gdzieś tam jest. A więc człowiek ma przestać czuć się wyjątkowy. Człowiek ma przestać postrzegać się jako stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek ma przestać postrzegać się jako istotę rozumną, która jest namiestnikiem tego stworzenia. Człowiek ma postrzegać się tylko i wyłącznie jako zwierzę, które musi ustąpić miejsca sztucznej inteligencji, która go bez wątpienia przerośnie. Możemy się zapytać, po co? Po co ktoś promuje takie idee? A no powód jest dosyć pragmatyczny, jak to często bywa w przypadku, w cudzysłowie, wielkich idei. Jakiż to może być pragmatyczny powód? Ano, jeśli człowiek jest tylko zwierzęciem, no to należy go jak to zwierzę traktować. Co to znaczy, że człowiek ma się traktować jako zwierzę? Zwierzę można w ten czy w inny sposób wykorzystywać. Silniejsze zwierzęta wykorzystują słabsze. Aha, cóż to znaczy? To znaczy, że gdy człowieka sprowadzimy na tą samą płaszczyznę, co zwierzęta, to znaczy, że nie ma on jakiegoś swojego własnego celu przerastającego wszystko inne. Jeśli człowiek nie jest tym wielkim bytem, tym nieśmiertelnym duchem, który ma poznać prawdę i dążyć do tej prawdy, jeśli człowiek jest tylko zwierzęciem, no to można go hodować. Pani Ziętek-Wielomska zwraca na to uwagę, że to samo twierdzili niemieccy naziści, którzy zgodnie z wszelkimi najnowszymi osiągnięciami nauki chcieli człowieka hodować, dopuszczać do prokreacji tylko wybrane jednostki, przede wszystkim z rasy panującej, tak żeby właśnie wyhodować najlepszego możliwego człowieka. To jest dokładnie to samo, to znaczy to jest owoc tego myślenia, traktowania człowieka jak zwierzęcia. Gdy potraktujemy człowieka jak zwierzę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go wykorzystywać w ten czy w inny sposób. I teraz promowanie takiejż ideologii jest promowaniem ideologii, która może prowadzić do tego, że ci, którzy są silniejsi, bo posiadają środki, bo posiadają władzę, bo posiadają technologię, ci będą dominowali i wykorzystywali w ten czy w inny sposób tych, którzy są na samym dole. Z drugiej strony ta ideologia powinna również zaspokoić tą trzodę, która jest na dole. Ta trzoda powinna być mniej świadoma tego, co się odbywa na tym poziomie myślowym. Tą trzodę, czyli te zwierzęta ludzkie, według Harariego to wszyscy są zwierzętami ludzkimi, ale tą trzodę na dole spośród tych zwierząt ludzkich, ją trzeba po prostu uczynić jak najbardziej tą trzodą, to znaczy, żeby jak najmniej zadawała pytań, żeby żyła jak najbardziej po zwierzęcemu, żeby nie szukała wolności, żeby nie szukała jakiegoś własnego celu, żeby nie szukała jakiejś osobowości, czegoś sobie własnego, swojej własnej drogi, tylko żeby pogrążyła się w jakichś swoich popędach. To jest dokładnie to, o czym pisze Huxley w swoim nowym, wspaniałym świecie. To znaczy on widzi właśnie taką tyranię. Tyranię społeczeństwa czy władzy, która deprawuje człowieka poprzez sprowadzenie go do zwierzęcego poziomu. Czyli zalanie go jakimiś niskimi, zmysłowymi przyjemnościami po to, żeby on jak najmniej korzystał z rozumu, a więc jak najmniej zadawał pytań, a więc nie mógł w ten sposób zweryfikować, czy przypadkiem nie jest tak naprawdę golony, czy tak naprawdę nie jest wyzyskiwany przez tych, którzy są na górze. I Huxley słusznie zauważył, że bardziej, to jest bardziej skuteczne niż przymus, bo to zwierzę ludzkie właśnie, ta trzoda, nawet nie wie, nawet nie zdaje sobie sprawy i nie chce wiedzieć, że jest w jakiś sposób wykorzystywana. Dlatego ta tyrania jest dużo bardziej niebezpieczna. Huxley miał tutaj naprawdę rację i to, co widzimy u wielkich dzisiaj myślicieli pokroju pana Harariego, to, co widzimy u wielkich, powiedzmy, takich mocarzy, w sensie wielkiej finansjery pokroju Klausa Schwaba, ale też co widzimy w takim połączeniu jednego i drugiego, jakim jest Bill Gates. To są osoby, które zupełnie otwarcie przyznają się do tych planów wielkiego resetu, zmiany społeczeństw, przejmowania coraz większej kontroli nad społeczeństwami. To są osoby, które zupełnie otwarcie przyznają się do idei transhumanizmu. Ta idea
jest ideą właśnie taką. Idea transhumanizmu jest ideą dehumanizmu, jest ideą dehumanizacji człowieka, czyli sprowadzenia go do poziomu zwierzęcia. Warto tutaj zwrócić uwagę na to zacieranie różnicy, stałe zacieranie różnicy w naszej kulturze popularnej pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. 100 lat temu, gdyby powiedzieć o tym, że pies nie ma rozumu, nikogo by to nie zaszokowało. To byłoby zupełnie naturalne dla tych ludzi. Dzisiaj, gdy się to przeciętnemu człowiekowi powie, to powie, jak to nie ma? Przecież ma mózg. Nie widzimy różnicy pomiędzy mózgiem a rozumem. Rozum właśnie według klasycznej antropologii, wyższa władza naszej duszy, która pozwala nam pojmować ogólne pojęcia. To sprawia, że nawet delfin, który ma naprawdę rozwinięty mózg, jednak nie pojmuje ogólnych pojęć. Gdyby potrafił je pojąć, potrafiłby nam je również przekazać, a więc zacząłby filozofować, zacząłby zadawać ogólne pytanie, po co jestem, kim jestem, i więc początek byłby to filozofii. Tego zwierzęta nie robią, dlatego mówimy, że nie mają rozumu. Dlaczego dzisiaj to nie jest oczywiste? Dlatego, że we współczesnej edukacji, we współczesnej kulturze nie jest to podkreślane. O, pewnie taki przypadek, że akurat tak to wszystko jest zrobione, że różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem się gdzieś tam zaciera. Mówi się mnóstwo o prawach zwierząt, o prawach człowieka jeszcze się mówi, ale już o innych. I za chwilę do tego przejdziemy. Jak tutaj w przypadku praw człowieka też dokonało się takie przejście od idei humanistycznych do idei transhumanistycznych albo dehumanizacyjnych. To też jest szalenie ciekawe. Zanim do tego powiem jeszcze słowo a propos wielkiej miłości Harariego do struktur takich barbarzyńskich sprzed czasów kultury agralnej, czyli takich struktur, które, czy to się zgadza, czy nie i na ile się zgadza, to wszystko jedno, znaczy jak to dokładnie wyglądało. Harari sobie wyobraża, że zanim ludzie zaczęli uprawiać ziemię, no to byli właśnie najlepszymi, najszczęśliwszymi ludźmi w historii świata. Czyli taki dzikus, który w dużej mierze jest kanibalem, co pani Ziętek-Wielomska bardzo podkreśla. Taki dzikus, który jeszcze ziemi nie potrafi uprawiać, to jest ideał dla Harariego. Czy to jest przypadek? No właśnie niekoniecznie. Ten właśnie dzikus kanibal, czyli właśnie to człowiek, który działa praktycznie jak zwierzę, który traktuje drugiego człowieka jak zwierzę, który jest gotów go pożreć, który jest gotów go zupełnie bez skrupułów wykorzystać. To jest ideał szczęśliwości dla Harariego, który jest wielkim celebrytą, który jest wielkim mentorem współczesnych intelektualistów. Jestem pewien, że również nasi polscy intelektualiści, którzy dziedziczą to, przepraszam, chlubne dziedzictwo po panu Michniku, dziedzictwo Gazety Wyborczej. Podejrzewam, że ci nasi intelektualiści w Polsce również biją pokłony przed tym prorokiem nowej religii, przed panem Harari. Przepraszam, temat jest dosyć poważny. Śmieję się, bo faktycznie jest w tym coś takiego i strasznego, i śmiesznego. To znaczy ten pan Harari, który ma wszystkie te właściwości, o których mówiłem na początku, właśnie jako taki prorok, przed którym cały świat bije pokłony, mówiący takie farmazony o tym, że dzikus to najszczęśliwszy człowiek, jaki w ogóle kiedykolwiek istniał, i o tym, że jesteśmy takimi dzikusami i musimy się z tym pogodzić, no to jest i straszne, i śmieszne zarazem. W każdym razie jego miłość do tych czasów może wskazywać na to, że tego właśnie pragnie, że pragnie ich powrotu, że chce nam zgotować powrót do tych barbarzyńskich czasów, to jak najbardziej barbarzyńskich czasów. I to niekoniecznie oznacza, że mamy znowu biegać z dzidami. Nie, a przynajmniej nie wszyscy. Natomiast to może oznaczać, że on chce, żebyśmy my sprowadzili się do tego poziomu, to znaczy, żebyśmy nie używali naszego rozumu, żebyśmy się nie postrzegali jako namiestników tego stworzenia, żebyśmy się nie postrzegali jako istoty stworzone do prawdy, do tego, żeby szukać prawdy i ją poznać, żebyśmy się nie postrzegali jako jakieś istoty wyjątkowe, tylko żebyśmy się zadowolili tą miską ryżu, żebyśmy się zadowolili tymi zmysłowymi przyjemnościami, które nam dają, i w zamian nie zadawali pytań, i w zamian wykonywali tą pracę, której od nas oczekują, i w zamian byli tą posłuszną trzodą, której nowi panowie nowego świata potrzebują.
Teraz kilka słów a propos napełniania humanistycznych słów nową treścią. O co chodzi? Zacznijmy od tego, że sam humanizm jest już krokiem w złą stronę. Mam na myśli ten renesansowy humanizm, później oświecenie. To już jest krok w złą stronę. Dlaczego krok w złą stronę? Ano dlatego, że mamy tutaj już do czynienia, bierzemy teraz ten renesansowy humanizm, z krokiem wstecz. To znaczy świat po rozwoju, jakiego myśl ludzka dostąpiła w okresie średniowiecza, po tym rozkwicie idei na uniwersytetach, które powstały w czasie, w okresie średniowiecza w całej Europie, świat po tym czasie no, popada w pewną epokę dekadencji, to jest ta jesień średniowiecza. U nas w Polsce bardzo dobrze się kojarząca ten XV-XIV wiek, dlatego że u nas jakby średniowiecze do nas dochodzi trochę później, z pewnym opóźnieniem, ale dzięki Bogu dochodzi i dzięki niemu istniejemy jako naród. To znaczy to jest czas, w którym kultura w praktyce do nas dociera. No w takim, nie to, że w ogóle jakieś jej podstawy docierają, ale w którym rozwija się w naszym kraju. Ale zasadniczo w Europie no to jest już taka epoka schyłkowa, epoka dekadencka, która sprzyja również powstawaniu fałszywych idei, już również Kościół znowu po tym rozkwicie średniowiecznym w tym wieku XV zdecydowanie popada w kolejny kryzys. Dlatego też nie jest w stanie powstrzymać tego renesansu. Czy co to znaczy powstrzymać renesans? Czy trzeba było powstrzymywać renesans? W pewnym sensie trzeba było, to znaczy trzeba było, żeby on był inny. A co tam było niewłaściwego? No właśnie, niewłaściwe było to, że dosyć bezkrytycznie przejęto te pogańskie wzorce, skupiając się na człowieku przede wszystkim. I to może się wydawać w tym kontekście tego transhumanizmu i tak dalej, to może się wydawać jeszcze idealne, że przecież skupiamy się na godności człowieka. No właśnie nie, no właśnie nie. Dlaczego? Dlatego, że humanizm renesansu jest w dużej mierze świadomie stworzony w opozycji do takiego teocentryzmu średniowiecza, czyli stawiania Pana Boga w centrum. I co to znaczy? To znaczy, że humanizm powstaje w opozycji do czegoś, co jest prawdą. To znaczy Bóg jest w centrum, to znaczy Bóg jest przyczyną wszelkiego istnienia i racjonalny sposób poznania rzeczywistości wskazuje, że wszystko musi od niego pochodzić i do niego zdążać. I wszystko, co próbuje w jakiś sposób od tego odejść, tak na zasadzie, no za dużo tutaj już się mówi o Panu Bogu, my chcemy tych tutaj wrócić do tych pogańskich artystów, do tych pogańskich poetów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o poznawanie kunsztu tych poetów i tych artystów, to byłoby jak najbardziej słuszne, dobre i potrzebne i działo się już w średniowieczu. Ale w tym momencie, gdzie dochodzi do pewnej rywalizacji, może tutaj dojść do zaburzenia tego spojrzenia, do zapomnienia o pewnych ważnych aspektach, gdy człowiek za bardzo chce do czegoś wrócić i chce odrzucić przy okazji coś, co jest prawdziwe, bo wydaje mu się to przesadzone, bo ten teocentryzm średniowiecza wydaje się jakiś taki, no właśnie, nie wystarczająco wyważony dla tych ludzi renesansu, no to można wpaść w ten sposób w bardzo poważne błędy. I tak ten humanizm renesansu już staje się pewnym błędem, to znaczy próbuje wynieść człowieka na piedestał, ale bez Pana Boga, ale zostawiając podstawową przyczynę ludzkiej godności, nadprzyrodzoną przyczynę ludzkiej godności, czyli to, że zostaliśmy powołani do uczestnictwa w boskiej naturze. Bóg tak nas powołał, dostaliśmy to wielkie powołanie i teraz renesans niejako próbuje zejść z tej nadprzyrodzonej płaszczyzny i tylko człowieka na tym poziomie naturalnym wynieść i tam go czcić i chwalić. Człowiek ma tą naturalną godność, tak, ale gdy świadomie zostawia tą nadprzyrodzoną, żeby chwalić tą naturalną, to bardzo łatwo może się to ostatecznie wynaturzyć. Bo zawsze, gdy człowiek porzuca jakąś prawdę, a szczególnie tutaj kluczową prawdę o samym człowieku, o naszym najważniejszym powołaniu, no to zawsze będzie to prowadziło do bardzo poważnych błędów, to zawsze w jakiś sposób się wykrzywi. I tak już ten humanizm jest krokiem w złą stronę, to znaczy już
ten renesansowy humanizm jest tak naprawdę dehumanizacją człowieka. W jakim sensie? W tym sensie, że już sprowadza go, ściąga go z nadprzyrodzonej płaszczyzny, z tego jego właściwego powołania, tego nadprzyrodzonego, naprawdę wielkiego, pięknego powołania. Ono jest nadprzyrodzone, nie jest też ściśle w tym sensie właśnie humanistyczne, czyli ludzkie, ale Pan Bóg zechciał nas do niego powołać. Każdy człowiek, który dochodzi do używania rozumu, zostaje bezpośrednio powołany do tego, żeby uczestniczyć w boskiej naturze, żeby wejść do nieba, żeby uczestniczyć w tym nadprzyrodzonym powołaniu. Oczywiście może wcześniej stać się uczestnikiem boskiej natury przez chrzest, ale to temat jakby zupełnie inny. W każdym razie humanizm renesansu już o tym zaczyna, dlatego trzeba mieć tą świadomość, że to już jest krok w złą stronę i dlatego też łatwo jest z niego zrobić kolejny krok w złą stronę. Niejako nasz współczesny transhumanizm, czy ja bym go nazwał właśnie dehumanizmem, dehumanizacją człowieka, ta nasza współczesna dehumanizacja to jest tylko i wyłącznie kolejny krok. Po średniowieczu renesans, a później oświecenie, to jest trochę podobna sytuacja, robi krok od chrześcijaństwa do cywilizowanego pogaństwa, do rzymsko-greckiego pogaństwa. To jest krok wstecz. I dosyć łatwo jest zrobić kolejny krok wstecz do niecywilizowanego pogaństwa. I to jest to, co się dzisiaj dzieje. To jest to, co wielcy ci postępowi wegańscy, medytujący i mających pewne konkretne skłonności seksualne, myśliciele, autorytety naszych tutaj współczesnych intelektualistów głoszą. To jest to, co oni robią. Dokonują, jakby dokańczają ten krok tych mistrzów renesansu. Dobrze się zrozummy, wielu spośród tych ludzi renesansu to były postacie wielkie, wyjątkowe, wspaniałe, bez wątpienia. Natomiast sam krok, wielki cywilizacyjny krok w epoce renesansu do cywilizowanego pogaństwa jest krokiem złym. Trzeba było go wykonać inaczej, to znaczy trzeba było, jak najbardziej, znaczy można było skupić się na tych osiągnięciach tego cywilizowanego, antycznego pogaństwa, chrzcząc je. To można było zrobić. Naprawdę średniowiecze mogło to zrobić, tylko że w tej już dekadenckiej fazie, w ostatniej swojej fazie, najwyraźniej już ludzie nie mieli na to siły, nie potrafili zachować równowagi i poszło to w tą stronę. No i teraz ci nasi wegańscy mistrzowie pokroju pana Harariego robią kolejny krok. Od cywilizowanego pogaństwa Grecji i Rzymu do niecywilizowanego pogaństwa buszmenów, kanibalów. Taką przyszłość świetlaną rysują nam ci mistrzowie. Wspomniałem o tym, że aby to zrobić, napełniają humanistyczne słowa nową treścią. Jakież to słowa doczekały się nowej treści, typowo humanistyczne słowa? Na przykład prawa człowieka. W takim ściśle humanistycznym sensie jest tam jakiś zbiór praw człowieka i zasadniczo w tym klasycznym sensie są one dosyć słuszne. To znaczy człowiek jako istota rozumna, obdarzona rozumem i wolną wolą, stworzona na obraz i podobieństwo Boże, jak najbardziej powinna tak być traktowana. I w pewnym sensie sam Pan Bóg respektuje pewne prawa człowieka, to tak trochę w cudzysłowie, to znaczy nie unicestwia go. Czyli nawet gdy skazuje człowieka na wieczne potępienie, to go nie unicestwia. Czyli zachowuje ludzką zasadniczą konstytucję istoty wiecznej. To piekło wynika z naszej godności. To jest tak, owoc naszej godności jak najbardziej. Bo człowiek jest rzeczą tak poważną, że Pan Bóg nie zdecyduje się na unicestwienie. Poniesiemy konsekwencje do samego końca. To jest w pewnym sensie wyraz ludzkiej godności jak najbardziej, choć oczywiście przerażające już w tym wiecznym potępieniu. I oczywiście ten człowiek już w piekle nie ma w sobie nic dobrego, no poza tym właśnie, że jest. Jego istnienie pochodzi od Pana Boga i to istnienie jest wieczne. I oczywiście, że cała jego istota nie trafiła do swojego celu i to jest oczywiście jest rozdarte na całą wieczność. Zgadza się. Ale nieunicestwienie go jak najbardziej jest wyrazem tego szacunku Pana Boga wobec tego, co zapisał w tym stworzeniu. Stworzył nas jako wiecznych i jako wiecznych nas pozostawi.
Wszedłem w dygresję. Prawa człowieka. Co mam na myśli? Jaki krok, drastyczny krok widać? W tym momencie, gdy społeczeństwo próbuje dodać do praw człowieka aborcję, zmienia się drastycznie znaczenie słowa prawa człowieka. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest typowo barbarzyńskie prawo, prawo silniejszego. Aborcja jest jednym konkretnym zastosowaniem prawa silniejszego. Akurat tego najsłabszego, który nawet krzyknąć nie może, można zabić. Tak postanawia prawo i ustanawia to współczesne instytucje, ustanawiają to po części wielkie instytucje jako prawo człowieka. A więc człowiek, jakie ma prawo? Do tego, żeby zabić pewną część osób bezbronnych, osób niewinnych. A więc wracamy do barbarzyństwa, wracamy do kanibalizmu. Człowiek silniejszy ma prawo zdominować tego słabszego. Tu jeszcze nie wszystkich, no ale już jakąś część tak. Więc jest to ewidentnie krok w tą stronę i bez wątpienia dla człowieka renesansu czy człowieka oświecenia użycie słowa prawa człowieka w tym kontekście, w kontekście możliwości pozbawienia życia nienarodzonego dziecka, to faktycznie byłoby czymś szokującym i bez wątpienia jest to właśnie taka zmiana znaczenia tego słowa. Inne słowo, takie powiedzmy humanistyczne słowo, którego treść została zmieniona, to słowo wolność. Zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej o Huxleyu, oczywiście wolność tej trzody, która ma zostać wykorzystana, wolność tej trzody musi być bardzo specyficzna. To nie może być ta tomistyczna, tradycyjna wolność, która polega na realizowaniu naszej natury, czyli na poznawaniu rozumowym rzeczywistości i wybieraniu tego, co dobre. Wolność według świętego Tomasza jest możliwością życia zgodnie ze swoją naturą, rozwijania swojego naturalnego życia. To jest prawdziwa wolność. Oczywiście nie taką wolność będą mieli na myśli współcześni piewcy nowego barbarzyństwa. Dla nich wolność to będzie możliwość podążania za swymi popędami. To jest dla nich wolność. To też współgra z aborcją, no bo bez skrępowania, bez jakichś konsekwencji jak najbardziej człowiek musi podążać za swoimi popędami. To jest prawdziwa wolność. To jest ta wolność, która właśnie sprawi, że człowiek przestanie zadawać sobie pytania. To jest ta wolność, która jest niewolą. I to jest to, co mamy w roku 84 u Orwella, że wojna to pokój. Czyli wolność, o której oni mówią, jest niewolą. Jest zniewoleniem przez te żądze po to, świadomie sprowadzanym, po to, żebyśmy nie zadawali pytań, po to, żebyśmy łatwo mogli dać się wykorzystać. Czego potrzebujemy? Pani Ziętek-Wielomska sama wskazuje na rozwiązanie, które mi się bardzo podoba, mianowicie mówi o edukacji klasycznej. I zwraca ona na to uwagę, że praktycznie nikt w przestrzeni publicznej o tym nie mówi. A więc ja się zgłaszam, jak najbardziej mówimy o tym od samego początku. Nasza szkoła praktykuje edukację klasyczną od samego początku swojego istnienia. Oczywiście, że jest to pewna walka, pewna taka droga przez ciemność, to znaczy robimy to na sposób taki pionierski, tak, odkrywania rzeczy, które już dawno zostały zapomniane, które dawno już się przykryły kurzem, natomiast odkrywamy, że to faktycznie działa, no bo było sprawdzone przez całe wieki, począwszy właśnie od tej antycznej cywilizacji, tych antycznych cywilizacji od Grecji i Rzymu, przez chrześcijańskie średniowiecze i później też jak najbardziej katolicki barok, a nawet jeszcze wczesny wiek XX, nawet jeszcze tutaj można znaleźć wiele śladów tej edukacji klasycznej, choć oczywiście już w trochę zmienionej formie. No w każdym razie tak, dokładnie tego potrzebujemy. A co to znaczy, że potrzebujemy edukacji klasycznej? To znaczy, że potrzebujemy kształtowania ludzi. Po prostu ludzi, nie zwierząt ludzkich. Nie tej trzody, którą Klaus Schwab i inni sobie wykorzystają. Ludzi, czyli istot świadomych i wolnych, istot, które używają swojego rozumu, które są w stanie wolą okiełznać swoje instynkty, którzy są w stanie szukać prawdy, poznać prawdę, znaleźć tą prawdę, ukochać tą prawdę i zgodnie z nią żyć. Takich ludzi
kształtuje edukacja klasyczna, ona na tym się opiera, właśnie na prawdziwej antropologii. Często ludzie zadają mi pytania, a czym wasza szkoła różni się od innych szkół? Ja mówię, wszystkim się różni, ale zacznijmy od tego, że różni się tym, jak my widzimy człowieka. Bo my widzimy człowieka tak, jak widział go Arystoteles, tak jak widział go święty Tomasz, tak jak widział go Pan nasz Jezus Chrystus. Czyli człowieka, który ma rozum, wolę i niższe władze, władzę pożądawczą i gniewliwą. Człowieka, który musi nauczyć się panować tymi wyższymi władzami nad niższymi władzami naszej duszy. Człowieka, który w ten sposób staje się człowiekiem wolnym i silnym. A więc jaka jest odpowiedź na ten kryzys? Stawajmy się ludźmi wolnymi i silnymi. Zachęcam do zapoznania się z materiałami na tym kanale w Szkole Akwinaty, które opowiadają o wychowaniu i właśnie w tym duchu prawdziwej katolickiej antropologii. Zachęcam do zapoznania się z lekturami ojca Woronieckiego, który jest wielkim mistrzem, jeśli chodzi o pracę wychowawczą. Jest to prawdziwa perła, jaką nasza polska ziemia wydała. A więc róbmy, co jesteśmy w stanie, każdy na swoim poletku, aby rozwijać samego siebie, aby praktykować tą edukację klasyczną w naszym życiu tak bardzo, jak potrafimy, czyli coraz bardziej opanowywać samego siebie, czyli praktykować cnoty, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, bo to są cnoty kardynalne, to są cnoty, które bazują właśnie na tym obrazie człowieka. Roztropność w rozumie, sprawiedliwość w woli, umiarkowanie we władzy pożądawczej i męstwo we władzy gniewliwej, czyli w niższych władzach naszej duszy. Tutaj wszystko się spaja w jedno, właśnie w człowieka. W człowieka, w animal racjonale, jak to mówi święty Tomasz, i nie jest to wcale sprowadzenie go do tego właśnie zwierzęcia ludzkiego. Nie. Dla świętego Tomasza animal racjonale, zwierzę rozumne, oznacza mikrokosmos, połączenie całego stworzenia. Zwierzę, tak, posiadające ciało, posiadające niższe władze duszy, które posiadają również zwierzęta. Tak, zwierzęta posiadają władzę gniewliwą i władzę pożądawczą, ale jednocześnie racjonale, jednocześnie duchowy, posiadający rozum i wolną wolę na obraz i podobieństwo Boże, namiestnik tego stworzenia. Tak, takich ludzi potrzebujemy. Róbmy, co możemy, żeby takim człowiekiem się stawać. Praktykujmy cnoty kardynalne. Uczmy tego naszych dzieci. I teraz w obliczu tych wszystkich problemów i tych zamachów, tej dehumanizacji, to jest o tyle dobre dla nas, że gdy jesteśmy tego świadomi, że taka walka trwa, gdy ta walka przybiera na sile, to jest szansa, że się obudzimy. To jest szansa wobec nadchodzącego nowego barbarzyństwa przetrwać może tylko prawdziwa cywilizacja. A więc te wszystkie protezy, te wszystkie fałsze, które dzisiaj się w Europie i powiedzmy w szeroko pojętej kulturze Zachodu rozpanoszyły, to wszystko musi upaść. To wszystko pod tym ciężarem się rozpadnie albo zdeprawuje się jeszcze dalej. I jest pewna szansa, jest w tym pewna nadzieja, że właśnie w tym czasie wielkiego resetu, że wtedy, kiedy jest szczególnie ciężko, że wtedy ta prawdziwa cywilizacja łacińska powstanie, że wtedy prawdziwy człowiek powstanie, zrozumienie człowieka lepiej się wykrystalizuje. I naprawdę mamy tutaj w Polsce wielką szansę. To znaczy chyba jesteśmy w tej chwili w skali całego świata cywilizacją najbliższą jeszcze cywilizacji łacińskiej. I być może jest to nasza dziejowa szansa, aby temu nowemu barbarzyństwu stawić czoła, tak jak przecież już się w Polsce zdarzało, temu zielonemu barbarzyństwu. Pamiętamy, że kolor islamu to jest kolor zielony, a więc temu zielonemu barbarzyństwu kiedyś już stawialiśmy czoła. To wtedy też było w pewnym sensie nowe, silne barbarzyństwo i nam się udało, i kto wie, może się uda i z tej zawieruchy wyjść zwycięsko. Nie, żebym miał jakieś wielkie nadzieje na to, co się w tej chwili w Polsce dzieje i na jakieś, powiedzmy, takie rozwiązanie polityczne. Nie, raczej mam nadzieję na to, że jeśli my będziemy powoli pracowali nad tym, żeby siebie samego kształtować na wolnego i silnego człowieka, żeby kształtować kolejne pokolenia na wolnych i silnych ludzi, to myślę, że jest szansa, że z tych gruzów, które po tych resetach, tych wszystkich zamieszaniach zostaną, żeby z tego powstało coś naprawdę wielkiego.
Bóg jeden wie, jak dużo czasu nam zostało, czy to jest możliwe i w jakim stopniu jest możliwe, nie ma żadnego znaczenia. My, naszym zadaniem nie jest zastanawiać się, co będzie. Naszym zadaniem jest zrobić to, co jesteśmy w stanie, aby stawić czoła temu barbarzyństwu, które akurat przychodzi. Nam przyszło żyć w czasach tego dehumanizacyjnego barbarzyństwa Harariego i jemu trzeba stawić czoła i stawiajmy tak dobrze, jak potrafimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.